Moim ulubionym ramenem jak do tej pory jest ramen z prefektury Kumamoto. Najpierw kupujemy bilet w automacie i wchodzimy do środka. Witam, przyjmę pani zamówienie. Dziękuję. Ramen jest bardzo popularnym daniem w Japonii, prawie tak popularnym jak sushi, jeżeli nawet nie bardziej. Wszystko dlatego, że jest mnóstwo restauracji, każda restauracja ma swój własny przepis, swój własny bulion, swoje własne składniki, więc nigdy nie natrafi się na taki sam ramen, jeżeli to są dwie różne restauracje, a nie sieciówka. Co ciekawe, Japończycy mają specjalne powiedzenie na ramen, na który się idzie po jakimś nomikai, czyli piciu ze znajomymi, jakimś wyjściu do baru i tak dalej. Jest to powiedzenie shime ramen, które można tłumaczyć jako ramen końcowy albo też po prostu ramen na kaca. Można to porównać troszeczkę do naszego wyjścia na kebaba po piciu. Lubię ten ramen, ponieważ ma delikatny, ale słony smak. Nie powinnam określać ramenu jako słony, tylko że ma mocne umami, ale dla mnie jest tutaj po prostu bardzo wyczuwalny słony smak. Ma bardzo fajne dodatki, które chrupią w zębach delikatnie. Mięso, które jest tutaj podawane, jest raczej chude, co dla mnie jest bardzo ważnym punktem, ponieważ w wielu ramenach mamy grube mięso z dużą ilością tłuszczu, co sprawia, że też sama zupa staje się już cięższa. Ten za to z prefektury Kumamoto jest lekki, jest smaczny i jest sycący.